Temat Ochni od początku lipca, jakby to nie zabrzmiało, rozpala emocje mieszkańców. Najpierw za sprawą zarośli, potem wysychającej wody, a ostatnio śmieci, które stopniowo odsłaniała wysychająca Ochnia. Niektórzy radni powiatowi i miejscy wyszli z inicjatywą posprzątania koryta rzeki. W sobotę o 14 w okolicach mostu na ulicy Sienkiewicza mają się zebrać chętni mieszkańcy, którzy chcieliby dołączyć się do wspólnego sprzątania. Jak sądzimy, nie zabraknie inicjatorów, czyli radnych. Co kutnianie sądzą o takim pomyśle? Czy słyszała pani o akcji czyszczenia Ochni wspólnie z mieszkańcami przez radę? Nie słyszałam. A myśli pani, że to dobry pomysł, żeby mieszkańcy ruszyli i zaczęli czyścić Ochnię? Bardzo dobry. Powinna być czysta, bo zawsze była brudna. Nie słyszałem. Mieszkańcy mają ruszyć jutro i czyścić Ochnię. Czy to dobry pomysł? No myślę, że dobry. Przydałby się? Tak, na pewno. Tym bardziej, że teraz jest mało wody i będzie łatwiej ją oczyścić, prawda? No nareszcie ktoś się wziął za to, nareszcie. Nareszcie to już najwyższy czas, żeby ktoś to wziął się za to, bo to było karygodne. Karygodne, żeby ta rzeka nasza była taka zaniedbana. Zawsze brudna, zanieczyszczona. No dobrze by było, żeby taka akcja powstała. Już powstała, tak? Bo ja nic nie wiem. Jutro. Mieszkańcy mają ruszyć. Tak, ale to gdzie i co? Zbiórka, bo nic nie wiem. Na ulicy Sienkiewicza. Aha, tutaj jak most jest, tak? Przy moście. No może i się zjawimy. No. Tymczasem Urząd Miasta Kutno informuje, że sprzątanie rzeki już się zakończyło. Wykonywała je firma Witmar. Czyszczenie rzeki odbywało się ręcznie, by nie naruszyć struktury namułu stanowiącego uszczelnienie dna. Łącznie wywieziono około 12 przyczep odpadów. Wśród nich były kosze na śmieci, płyty chodnikowe, szkło, opony, połamane ławki i meble. Zobaczymy zatem, jaki będzie efekt jutrzejszej akcji.